Dziś jako o fortunę decyduje, na jaką literę muszę zjeść dany posiłek i to moje śniadanie. R. Śniadanie na literę R. R? Tu można zjeść na literę R. Ravioli, ale ravioli to nie na śniadanie przecież. Zastanówmy się, R. Rumsztyk, nie rumsztyk. Co to jest w ogóle rumsztyk? Rumsztyk. Nie, tego nie chcemy. Robaki. Robaki, nie no. Śniadanie R. R. Risotto. Ja sobie wpiszę w internet posiłki na literę R. Racuchy. O, racuchy by były dobre. Raffaello. Tul. Risotto. Rogaliki. Dobra, ja już wiem. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to rogaliki kupię. Można chyba nazwać croissanta jako rogalik, no bo to jest rogalik po polskiemu, więc... Idę do sklepu, jeszcze coś do picia muszę sobie wybrać i będzie trochę Red Bull albo sok Riva. Więc to możemy zaliczyć. I Red Bullka. Mam zakupy, jak wrócę do domu, to dokładnie wam pokażę, co kupiłem. Moje dzisiejsze śniadanie to... Uwaga! Raffaello. Chociaż to niezbyt pasuje na śniadanie, ale wpadło mi w oko i... muszę to zjeść. Kolejna rzecz to... Red Bull. Dalej... Riviva. I ostatnią rzeczą są... rogaliki. Na początku chciałem wziąć te croissanty, croissant. No te wiecie, te wypiekane takie. Ale pomyślałem, że możecie się trochę przyczepić, że to są croissanty, a nie rogaliki. Więc wziąłem takie rogaliki. Bo też w sumie tu i tak jest napisane, że to są croissanty. Ale zaliczamy to pod rogaliki. Zaczynamy od soczku. Te rogaliki to jest mistrzostwo, ja je uwielbiam. Najbardziej lubię jeść z puddingiem proteinowym. Też z Biedronki, to jest zarumiste połączenie, ale dzisiaj puddingu nie mogę zjeść. Przynajmniej nie teraz. Są tanie i dobre. Jest tanio, jest tanio. Jest dobrze, jest tanie. Misji to nie zaspierać to. Red Bull. Ja ogólnie jem dużo, tak mi się przynajmniej wydaje, że dużo potrafię zjeść. Takie 5 rogalików, dla mnie to jest nic. Ja codziennie na kolację zjadam podobną ilość, tak mi się wydaje. I Raffaello, nie wiem po co to wziąłem, chyba żeby się bardziej zasłodzić. Ale to kosztuje 15 zł. A i zostawiajcie łapkę w górę pod tym filmem, pamiętajcie. Łapka w górę, subik, bardzo się przyda. Bardzo się przyda, będę bardzo wdzięczny. Chciałbym, żeby w jakimś późniejszym posiłku trafiło mi się coś na literę P. I będę mógł zjeść pizzę. Uwielbiam pizzę, pizza jest dla mnie życiem. Jeżeli mógłbym mieć jeden posiłek do końca życia, to byłaby to pizza. O, to mi możecie napisać w komentarzu. Jeżeli moglibyście do końca życia jeść tylko jeden posiłek, to jaki posiłek to by był? Zjadę już z tej rogaliki, jeszcze jedno Raffaello. Widzimy się niedługo przed kolejnym posiłkiem. Szykuję się do kolejnego posiłku, więc to czas, żeby znowu zakręcić koło fortuny i wylosować kolejną literkę. Prawie już dojadłem całe Raffaello. Jem ostatnie, bo po tym zakręceniu już nie będę mógł tego jeść. Chyba, że wylosuję znowu R. Jeszcze jedno, muszę się najeść. Dobra, ostatnie. Uwaga, kręcę. K. Od teraz mogę jeść tylko jedzenie na literę K. Kaktusa zjem. Kotleta mógłbym zjeść. Nie no, dobra. Poszukamy sobie jedzenie na literę K. Co można zjeść na literę K? Kalmary. Są na literę K, kalmary. Kartofle. Pieczone kartofle. I kurze stopy, tak, kurze stopy. Na literę K. Jedzenie na literę K. Kapuśnia, kaczka, kimchi. Kimchi, sałatkę kimchi i kalmary. To będzie mój posiłek na teraz. Idę zamówić to sobie. Mam już moje jedzenie, kalmary i kimchi. Idę jeszcze po coś do picia, bo ile uda mi się znaleźć na K. Kolejny posiłek prezentuje się następująco. Kubuś, kimchi i tu mam kalmary. Jest do tych kalmarów jeszcze taki sosik, ale go nie mogę, bo to jest majonez. Majonezowy sos. A, smak dzieciństwa. Nie no, żartuję, w dzieciństwie tego nie piłem. To jest mega ostre. Nie wiem, czy kiedyś jedliście kimchi, ale to jest mega ostre. Zjadłem to tyle jak na ten posiłek. Losuję kolejną literkę. Oby było P. Oby było P. Oby było P. Kamyś, jest P. Jest P. Jest P. Jest P. Powiedziałem, oby było. Pizza. Co pizza, 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 pizza. Pizza, pizza, pizza. Będę jadł pizzę, będę jadł pizzę. Cieszę się. Jadę po pizzę. Jedziemy na pizzę zrobić sobie ucztę małą. Ale to nie będzie jeszcze mój ostatni posiłek dzisiaj, bo jeszcze jeden będę jadł, tylko będziemy musieli wrócić, a będę musiał wylosować liczbę i... Kupiłem sobie jeszcze Pepsi. Strasznie dobrze mi się trafiło z tą literą P. Wszystko to najlepsze, mogę teraz jeść i pić. Mały, małą pizzę, nie mogę się doczekać, aż ją zjem.
A jak pachnie. Już wam mówiłem, że uwielbiam pizzę, mógłbym codziennie ją jeść. Zobaczcie, jaka pełna pizza. Czego trąbisz? Takie odcinki mógłbym codziennie nagrywać. Zobaczcie, się sercią mnie. Pycha. Nic lepszego mi się nie mogło trafić niż ta literka. Mam jeszcze Pepsi na popitkę. Jeden kawałek dopiero zjadłem. Drugi kawałek. Paczek i ser. Dajcie znać, jak jecie pizzę, to te dupki dojadacie, czy je zostawiacie. Powiem, że są ludzie, którzy nie jedzą tych dupek, a są ludzie, którzy jedzą. Ja na przykład zazwyczaj jem. Tu akurat nie zjadłem, ale zazwyczaj jem. Kolejny kawałek. Raz, trzeci. Dupki zostawiam. I ostatnie dwa kawałki. Nie, najpierw kola. A coś słodkiego na deser, na P, lody. Nie, nie ma chyba nic, nie? Takiego. A pistacjowe coś? To... Wiem, o co ci chodzi, pistacjowe mochi. Może jak będę teraz ten losował, to się na M coś weźmie i wtedy mochi zjem. Albo na... no dobra. A pistacjowe mochi nie przejdzie? Nie ma takiego. Posiłek na pewno jedzony. Napij się, bo się zadławisz. Mam pizzowe odurzenia, już mi żyły powychodziły. I na kolejny posiłek robimy kolejne losowanie. Albo później. Liczę na losowanie M. Później na M. Albo coś słodkiego, albo R, to lody byśmy zjedli po prostu. No. Na kolejny. Bo. Zjadłem i... I let's go na kibel! Dobra, opię ostatnie łyki Pepsi. I losujemy kolejną liczbę i zobaczymy, na jaką literę teraz będę musiał zjeść posiłek. Uwaga! M. D. Na D, co można zjeść na D? Dynię. Nie no, dynię nie będziemy jeść. Nie. Deser. Deser. Mamo, zrobiliśmy jakiś deser? Nie zrobi. Dobra, zastanówmy się chwilę, co będę teraz jadł na D. Jesteśmy na stacji, przyjechaliśmy zatankować i korzystając z tej okazji spróbuję się czegoś nawić, w sensie kupić coś na literę D do picia. Chociaż wątpię, że będzie na stacji coś na literę D. Raczej nie będzie nic, ale pójdę się pichca, a teraz mam D wylosowany, więc muszę pić tylko to, co na literę D. Udało mi się nie tylko napój znaleźć na literę D, ale też batonika Darka. One są ogólnie bardzo dobre, bardzo je lubię. Zawsze je lubiłem i zawsze będę je lubił. Ale bardzo rzadko je jem, ale bardzo lubię. Nie wiem czemu. I do picia mam Dr. White. Nigdy tego nie piłem. Znowu nie wiem, to Dr. White, a to Dr. Wheat. Jesteś White. Dr. Wheat. Takie to se, nie? Słodkie strasznie. A przetestujmy Dareczka. A drożdżówki nie jesz jednak? Jem. Chcesz próbować? Nie. To jest bardzo dobre. To mocno kakaowe. Ma takie warstwy. Wiem, one są strasznie słodkie. Są. Nie jest zobaczony. A ja tu zaraz się utopię w moim pocie. Rozpłynę się. Tak zwana chillera i utopia. No ale... nie wiem. Co to za dźwięk? Jakiś dziwny. Wybuchamy. Dobra, jadę na drożdżówkę teraz. Jedziemy na drożdżówkę. Do zobaczenia za chwilę. Przedostatni posiłek. Drożdżówka. Można powiedzieć, że to prawie taka kolacja będzie. Też jeszcze kolację będziemy jedli, ale mam nadzieję, że na słodko. Chociaż w sumie to też jest na słodko. Dobra, nieważne. Ogólnie to nie jestem fanem drożdżówek. Zwłaszcza takich z całego dnia przeleżałych. Bo ta już jest taka trochę przeleżała. Jest godzina 19, to ona nie może być zbyt świeża. Nie jestem fanem jakoś. Ale nic lepszego na danie udało mi się wymyśleć. Więc jako przekąskę jemy sobie taką drożdżówkę. Niby ona z jabłkiem jest, ale tego jabłka tu prawie nie ma. Prawie nie czuję. Chcesz spróbować? Nie. Czemu? Bo nie chcę. Jestem najedzona. Zasusza. Mam Dr. White'a. Zapiekanka zjedzona. Co ja wiem, jaka zapiekanka? Drożdżówka zjedzona. I teraz losujemy kolejną literkę, tylko że na kole fortuny takim mobilnym. 3, 2, 1, start. S. Sok. Sok na S. Co na S? Sok. Do picia, a coś do zjedzenia? Słonecznik. Nie no, nie będę jadł słonecznika. Pomóżcie mi. Szpinak, sardynki. Nie, sardynki są obrzydliwe. Sałatka. Co ja, wyglądam się na jakiego konia, żeby sałatkę jadł? Szynka, ser. Serek. Serek. Serek, zjemy serek. Dobra. Wiem co zjem, zjem jakiś serek i sok. Dobra. Serek i sok. Dobra. Kupiłem sok jabłkowy i serek waniliowy. I ostatnim moim posiłkiem na dzisiaj będzie serek i sok jabłkowy. Uwielbiam biotarkę. I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie.